Dobry wieczór, cześć wszystkim, witam wszem wobec. Jeżeli trochę lepszy jest obraz i się nie rozmywam, to dlatego, że przyszedł mały greenbox, dzięki temu powinno być teraz lepiej. Kamera się nie musi tak mocno rozpraszać. A ja witam wszystkich tych, którzy postanowili dać szansę temu, co chciałbym powiedzieć dzisiaj w ramach bieżących wydarzeń i tego Hot Topic Live'a. Jeszcze Setuchny nie ma, dajmy szansę, zaraz. Obraz jest, dzięki za opinię, że jest lepiej. I moi drodzy, teoria spiskowa, dlatego tak to nazywam, absolutnie nie mówię, że to, co powiem, jest prawdą. Nie mam na to dowodów wprost. Raz jeszcze witam wszystkich, którzy się pojawili, kolejnych jak najbardziej. I opieram to na rozmowach z ludźmi, których znam osobiście, z ludźmi, którzy poruszają się w tych miejscach, gdzie jest mi potrzebne, żeby stamtąd mieć informacje, i na kilku przesłankach, czyli rzeczach nie wprost. No ale łączenie kropek nie jest tym, z czego nie lubię robić. Przekroczyliśmy Setuchnę, więc już zaraz przechodzimy dalej. Witam serdecznie wszystkich. A propos pięciu naboi na strzelanie, to powiem w ten sposób. Jeżeli jest to przygotowawcze strzelanie według warunków strzelania, po staremu mówiąc, numer jeden, no to właśnie tyle do pierwszego razu na to, żeby na 100 metrów trafić w ekran, się dostaje. A potem to jest potem. Powiem tak, to nie jest przyjacielski plagiat, Danielu, ponieważ no, czasami takie rzeczy się zdarzają, to jest zjawisko, teoria spiskowa. Czy widzisz tutaj, żeby było wszystko zielone światło i tak dalej? Wtedy mógłbyś powiedzieć, że tak, no chyba, że moja zielona podkoszulka Under Armoura jest tym elementem zieleni, o której mówisz, to wtedy. Ale absolutnie nie czuję się, żebym takie coś robił Krzyśkowi. No ale dobra, przechodzimy do tego, co jest przedmiotem mojego dzisiejszego z wami spotkania. I zgadza się, spieszmy się czcić teorie spiskowe, bo ostatnio to średnio 3 miesiące mijają zanim co i jak, żeby się sprawdziły. A teraz pierwsza rzecz, która was naprowadzi na to, o co kaman. To jest fotografia dwóch ludzi. Tuckera Carlsona i Władimira Putina. I teraz, moi drodzy, co, kto, kiedy, gdzie i jak. I teraz wyobraźmy sobie pewną oś czasu. Wywiad z Carlsonem 6 lutego. To miało być nawet jakoś poniedziałek na wtorek, więc teraz aż sobie popatrzę, czy to dokładnie tak to było, bo przedtem aż nie sprawdziłem. No bingo, poniedziałek na wtorek nakręcone, 6 emisja. Jak wtedy wyglądał, jak się zachowywał Putin? Wywiad dosyć długi i co mu się działo? Właśnie to, dziwne wykrzywienie nogi, tym podobne rzeczy, takie właśnie historyjki, że aż musiał z ręki pociągnąć swojej nodze, żeby mu się odpowiednio ustawiła. Dziwne. Co nastąpiło później? Później sobie wyobraźcie, jest takie coś, co się nazywa ordynacja wyborcza. Nawet w Rosji takie coś mają. No i rzeczona ordynacja wyborcza wymaga, żeby nie później niż przed wyznaczonym terminem, na przykład wyborów prezydenckich, zamknąć listę kandydatów. Rzecz normalna. Tylko zazwyczaj to jest podawane w cyklach po 30 dni, przykład 30, 60, 90 i tak dalej dni, przed datą powinny zajść pewne rzeczy. I na przykład zamknięcie listy kandydatów w związku z tym, że już to wyświetlę, silent, byłeś pierwszy. Powiedzmy, że bardzo blisko jesteś, ale jeszcze poczekajmy. I fakt jest taki, że powinno to być w związku z tym, skoro wybory są 17 marca,
No to liczmy, że wszystko zaczyna się 16, no to 60 dni przed 16 marca, wszystko jasne. W okolicach powiedzmy 14-15 stycznia, takie coś powinno być, albo w połowie lutego. Zazwyczaj chodzi o 30 dni. No i to powinno być wtedy właśnie też w takiej okolicy. No, powiedzmy 15 lutego. Tymczasem nagle komisja wysoka, wszechzwiązkowa i wszechradziecka ogłasza nagle 8 znienacka z zasadzki wcześniej, chociaż mogli jeszcze poczekać, że zamknięto listy i w sumie kandydatów łącznie z kandydatem niezależnym Władimirem Putinem to 4 osoby. Coś się wydarzyło jeszcze w tym czasie wcześniej. Troszkę tak. Otóż właśnie w ostatnich dniach, przełom, powiedzmy między ostatnim dniem stycznia a 3 lutego, dostaję informację, o czym chyba raz delikatnie wspomniałem, o tak zwanych stalowych kopertach. Czyli to są takie teczki z odpowiednio twardej, odpowiednio dobranej blachy, zamykane zamkiem szyfrowym, kod, opieczętowane, które zostały rozdane wszystkim szefom administracji oraz dowódcom administracji wojskowej na terytorium wszystkich krajów, obwodów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej. Pieczęcie były dwie. Prezydencka, czyli administracji cywilnej, i ministra obrony, czyli wojskowa. Pierwsze, co poszły domysły, pewnie chodzi o mobilizację. Skoro dotyczy to dwóch. No, ale powiedzmy, że nie do końca to wiadomo, ale żeby było jasne. Potrzebne były dwa kody, dwóch ludzi działających łącznie, żeby to otworzyć. Głoska, że gdzieś tam po pijaku to jednak zrobili, bo coś się dziwnego zaczęło dziać w Rosji i że zrobili to pomiędzy właśnie wywiadem Takera Carlsona a dniem śmierci Nawalnego. No, tak troszeczkę dziwnie brzmiało, ale powiedzmy, że mimo wszystko, trochę nie bardzo chciałem w to wierzyć, nie bardzo nadal chcę wierzyć, że pozwolili sobie na takie pijaństwo tego typu z otwieraniem takich pilnych, znaczy tajnych rzeczy, ale to, co wyciekło, idealnie wręcz pokrywało się z danymi, które trafiły przez wywiad szwedzki i z paru innych miejsc, które zostały też przekazane naszym oficjelom, że data wyborów w Stanach 7 listopada minus 3 tygodnie i coś się ma dziać ewentualnie w rejonie krajów bałtyckich z zahaczeniem o Polskę, żeby nie mogła im pomóc. Nie mam pewności, ale zbyt wiele, zbyt pięknie się układających źródeł tu się jak gdyby zgrało w tym zakresie. W międzyczasie również okazało się, że na kierunku każdego z krajów bałtyckich jest świeżo formowana, już zalążki zostały przeniesione gotowe, brygada motostriełków. Jedna jest na kierunku estońskim, jedna na kierunku łotewskim, a jedna u Baćki na terenie Białorusi na kierunku litewskim. One na razie są jeszcze w rozsypce, nie mają ciężkiego sprzętu. Powiedzmy, że to są motostriełki bardziej na resztkach BTR-ów i jakichś ciężarówkach, ale są formowane. I co więcej, plan przewiduje, że mają być z chwilą sformowania do postaci brygady pełnozakresowej, czyli tych 4 tysiące z groszami żołnierzy, będzie szło to dalej w kierunku rozwijania do rozmiarów dywizji, żeby już tego typu siły były na kierunku każdego z tych trzech krajów. Forma wywarcia presji, na razie bardzo tania, bo sami po prostu żołnierze, broń ręczna przede wszystkim, no ale jednak. Co się dzieje dalej? No i przychodzi moment śmierci Nawalnego 16 lutego. Następne jest orędzie Putina. No, ale tutaj powiedzmy, że intensywnie przyglądający się tematowi ludzie stwierdzili, że to nie do końca jest ta sama osoba. Raczej. Albo przynajmniej wysoce prawdopodobne, że nie do końca ta sama osoba. Wiele rzeczy się nie zgadzało w zachowaniu, w kondycji, no chyba, żeby go, nie wiem, jak reanimowali po tym wywiadzie z Carlsonem, jak mu tak ta noga się odpaliła. No, to jest coś dziwnego. Potem następuje pogrzeb Nawalnego 2 marca i zasadniczo, owszem, no trochę osób było poaresztowanych, ale niewiele, ale generalnie, praktycznie jak na Rosję,
nie przeszkadzano w tym, żeby mnóstwo ludzi, być może po to to zrobiono, żeby można ich było nagrać i potem mieć dowody, kogo czochrać, ścigać, mnóstwo ludzi oddawało hołd pamięci Nawalnego. Ja samego Nawalnego już mówiłem, że dla mnie to był też nacjonalista i wszystko w temacie, więc szkoda gadać, niewielka byłaby różnica, jeżeli chodzi o działania zewnętrzne pomiędzy nim a Putinem, no ale wewnętrznie może by było trochę w końcu lepiej. Ale był to jedyny człowiek z Rosji, co do którego Zachód, po pierwsze, coś o nim wiedział, po drugie, trochę go znał, po trzecie, no jednak traktował go jako takiego opozycjonistę względem Putina. I mamy to na osi czasu rozłożone. No i teraz najważniejszy okres czasu, do jakiego się chce dopiąć, to jest pomiędzy 6 lutego, wywiad z Carlsonem, a 16 lutego śmierć Nawalnego. W rozmowach, jakie miałem okazję odbyć, jasno usłyszałem, że w styczniu była duża narada. Kilkudziesięciu ludzi z resortów siłowych ściągniętych na spotkanie z Putinem. No i byli przerażeni. Nie mówię o treści tego, co powiedział Putin według przekazu, jaki się zdarzył. To nie jest oczywiście przekaz od osoby... może tak. Jest jakaś inercja, przesunięcie, zanim do mnie takie coś dociera. I w wersji, w jakiej do mnie dotarło, usłyszałem jedno. Przerażeni byli tym, że w pewnym momencie przestali rozumieć, co Putin mówi. To znaczy, pytam, no, przeszedł w bełkot. Drążka rąk, skacząca noga, skończyło się ta odprawa przedwcześnie, zostali wszyscy rozpuszczeni, musieli podpisać papiery, że nie będą rozpowszechniać informacji na ten temat i tak dalej. No, było to zaskakujące. I być może wtedy zaczęło się to dziwne rozprężenie jednak i po pijaku zajrzeli w te stalowe koperty, gdzieś tam daleko za Uralem, bo są kłopoty z niektórymi garnizonami tam daleko, bo nie chciały jechać na Ukrainę, z realizacją poleceń władz moskiewskich, a jako że regiony musiały się na chwilę obecną dokładać przede wszystkim do budżetu do Rosji i ściągano stamtąd wszystko, zwłaszcza pieniądze, no to... troszkę się tam porobiło nieciekawie względem, jeżeli chodzi o relacje do Moskwy, tak? Co dalej? Jeżeli złożyć to, tą odprawę styczniową i kondycję Putina, potem kondycja Putina, taka powiedziałbym jednak zwyżkowa, mimo wszystko z Takerem Carlsonem i potem ten 16 lutego śmierć Nawalnego. I usłyszałem rzecz następującą. Coraz bardziej zgadzamy się wewnętrznie, że Putin nie żyje. A ja mówię, ale dlaczego? No, powiedzmy, że zaczęli wysyłać możni Rosji, swoich ludzi w ostatnim czasie w różne dziwne sposoby na Zachód, żeby zabezpieczać swoje sprawy. Mówię, no ale co? No tu wewnętrznie też się teraz dzieją dziwne rzeczy. Triumvirat jest taki, czyli Szojgu, Pieskow pomagający. Nie do końca wiadomo, jak to z tym Miedwiediewem, ale no, podobno pomazaniec jednak. Oczywiście Ławrow. To jest ekipa rozdająca karty. Gdzieś na obrzeżach tego wszystkiego Patruszew, którego synowi jako ministrowi rolnictwa ostatnio nie pykło, no to o co kaman? No i ja mówię, no to kurde, ale co, jak, dlaczego takie w ogóle pomysły? Mówią, byliśmy tego pewni od momentu, kiedy zginął, został zabity, zamordowany Nawalny. Ja mówię, czyli mówicie, że był zamordowany? On mówi, no a kto powiedział, że nie? No jest to chyba sprawa oczywista. W takim młodym wieku i tak szybko dziwnie skończył, nie? Ja mówię, ale co to ma jedno z drugim wspólnego? No oni tak znaczy powiedzmy, że tak. Wyobrażam sobie, że popatrzył na mnie w ten sposób, bo się akurat nie widzieliśmy. To była rozmowa zdalna. I on mówi, słuchaj, w Rosji jest są pewne zwyczaje. Prawo jest prawem, ale są też pewne zwyczaje, których jednak każdy się trzyma. Śmierć przywódcy zawsze oznaczała amnestię. Tak się składa,
że gdyby ujawniono fakt, kiedy zmarł we właściwym czasie Putin i nastąpiłaby od razu amnestia, wyszedłby Nawalny, mógłby zostać zgłoszony jako kandydat na prezydenta i pewnie w 24 godziny by zgromadzili dla niego ludzie podpisy i nie mieliby nad nim kontroli. Ja mówię, co? Mówi, tak, dlatego komisja wyborcza państwowa tak przyspieszyła kwestię zamykania list i ogłaszania, kto jest kandydatem. I pozbyto się wszystkich, którzy byli nieodpowiedni i niewygodni. Kto został? Zostali ludzie, na których władza nawet obecna może liczyć. Ale ja mówię, no coś mi tu nie pasuje. Oni, Maciek, wyobraź sobie, że o córkach Putina, a to jedna z nich, a to druga, która odpowiada między innymi za organizowanie zaopatrzenia nielegalnego w elektronikę dla Rosji, to mówi, kompletnie o nich ucichło. Moskwa przestała słyszeć o tym, co robią te kobiety. Zapadły się pod ziemię. To jest nienormalne. Mówię, o, no to już coś rzeczywiście może być na rzeczy. No ale co dalej? Co pozostali? No Ławrow szaleje, Patruszew cisza, Miedwiediew, no teraz na jakimś dziwnym światowym spotkaniu młodzieży, jak walną, że wszystkie ziemie na prawym i lewym brzegu Dniepru przynależą zasadniczo zgodnie z prawem do Rosji. No to wyskoczył jak Filip z konopi, ale to wcale nie jest nieuzasadnione, jeżeli on chce, wiedząc, co się rzeczywiście wydarzyło, jeżeli tak się wydarzyło, żeby zaakcentować, kim on jest. Że jest delfinem, tak? No ale no, nawet jeżeli, no to w tym momencie rozumiem, że na tych wszystkich, zwłaszcza orędzie dwugodzinne, wygłaszał sobowtór. Tak, no i żeby ten sobowtór za bardzo nie urósł, to też mają problem z tym, żeby się gościu teraz nie zerwał z łańcucha. I muszą dobrać moment i czas, żeby albo zapewnić sobie to, że będzie robił odpowiednio długo i to, co trzeba i tak, jak trzeba, mając odpowiednich ludzi obok siebie, żeby go pilnowali, no albo trzeba będzie wymyślić sposób, jak znaleźć powód ku temu, że się tak źle skończyło, no i znaleźć do tego czasu kogoś innego, lub też przede wszystkim triumvirat musi się dogadać, kto bezpośrednio po Putinie. Więc jak tak człowiek sobie usiadł i porozkładał te wszystkie klocki, to ta teoria spiskowa wcale nie jest taka głupia. Ja przypomnę, wcześniej już były, od tak naprawdę 2015 roku już były teorie spiskowe o śmierci Putina, ale to pikuś, natomiast największy wysyp tego wszystkiego zaczął się od 2022 roku i zaangażowane w to były w przekaz o tym brytyjskie służby specjalne, potem to dziwne konto generał SWR, które jest oczywiście kontem zadaniowanym rosyjskim. No, dziwnie to wszystko wygląda. I jeżeli wziąć pod uwagę to, ten zwyczaj o tej amnestii, tego Nawalnego, no to faktycznie coś by mogło w tym być. A Kabajewa to jest kobieta, której przecież kupił najdroższy i największy apartament w Moskwie, zdaje się, Putin. I teraz ta Centralna Komisja Wyborcza, eliminując to niektórych, kogo zostawiła? No więc tak, mamy tu Władysław Dawankow, wiceprzewodniczący rosyjskiej Dumy i członek partii Nowi Ludzie. Absolutnie partia satelicka największej rosyjskiej partii, która jest całkowicie proputinowska i podporządkowana Putinowi, tudzież w tym momencie była, tak? Leonid Słucki, przywódca lojalnej wobec Kremla ultranacjonalistycznej partii liberalno-demokratycznej LDPR oraz kandydat partii komunistycznej Nikołaj Charitonow. To nie był ten, który się najbardziej nadawał na to, żeby kandydować, no ale ten, który Malennikow bodajże się nazywa, który miałby ewentualnie w takie coś się jeszcze zabawiać, to gość, który co zrobił? Podziękował jeszcze
żebym nie skłamał, centralnej, o, Partia Polityczna Komuniści Rosji, druga co do wielkości, złożyła wniosek do FSB o sprawdzenie zaangażowania zachodnich wywiadów w śmierć Stalina, a jest przecież 71. rocznica śmierci tego rzeźnika narodów. Przewodniczący tejże partii Malinkowicz podziękował Centralnej Komisji Wyborczej za niedopuszczenie go do wyborów prezydenckich, bo przecież i tak Władimir Władimirowicz Putin jest the best, to w sumie po co mu przeszkadzać i niepotrzebnie zabierać wszystkim innym czas i rozpraszać ich w kwestii tego, co mieliby robić, na kogo głosować, bo to takie, no, nie takie, takie. No i teraz jak patrzeć dalej na różne kwestie związane z tymi sobowtórami, jakich ma rzeczony Władimir Władimirowicz. No i tu się robi całkiem ciekawie przecież. Popatrzcie na to zbliżenie. Oj, momencik, bo coś nam tutaj się wykrzaczyło w tym momencie, ale zaraz sobie z tym poradzimy. Chyba. Jest. To nie są zdecydowanie te same twarze. Ani fryzury i tym podobne, więc być może coś jest na rzeczy. Pełnych dowodów, tu te, siedząc po tej stronie żelaznej kurtyny nowej, my takich dowodów nie jesteśmy w stanie przedstawić, dać i tak dalej. Ale przesłanki ku temu są całkiem racjonalne. No i ten ruch potężny ludzi, którzy są ruszeni na zachód, żeby podogadywać kwestie swoich majątków, biznesów i tym podobnych, coś jest na rzeczy. A dlaczego jeszcze jest to możliwe, oprócz takich kwestii jak ten tutaj kolaż, chyba oryginału i jednego z klonów? To jest przykład tego, jak swego czasu już to przedstawiali rosyjscy Twitterowicze, że tu już mu się zeszło, to jest ostatnich 2 lat. Ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby to już był fakt, tylko kto po nim, bo to wcale nie jest bezpieczne, prawda? Druga rzecz, spójrzcie, jakie bywały różnice. To jest poprzedniego roku z mszy świętej na święta wielkanocne. Takiej blizny nie miał. Obecnie też z taką blizną go nie było widać, więc czyżby aby przypadkiem był po jakiejś tracheotomii dziwnej albo jakiejś operacji plastycznej, albo to któryś z jego klonów? No, było to analizowane. To jest trochę prześmiewcze, ale to są też, spójrzcie, różne formy, różne formacje kości policzkowych. Wiele rzeczy się tu nie zgadza. Łuki brwiowe również. No a może będzie żył tak długo jak i Lenin, tak? A może i wystawią go w takim samym mauzoleum. Wcale by mnie to nie zdziwiło, jak już będzie wiadomo, że rzeczywiście takie coś się zdarzyło. No, Lonia zalega jak zalega, dobrze mu tam chyba jest, to niech mu będzie dobrze, tak? I jak to się przedstawia w związku z tym, jak wygląda? No tak to właśnie wygląda, że wcale nie jest sobie lekko. I w związku z powyższym pozostaje naprawdę ważne pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że właśnie w tych dniach, nie wcześniej w październiku, jak sugerowały służby brytyjskie, tylko właśnie teraz mogło mu się to zdarzyć? Sami odpowiedzcie na to pytanie. Ja tą teorię spiskową postanowiłem wam przedstawić. Przesłanki, jakie ku temu mam. W rozmowach, jakie odbywam z ludźmi, których znam, a mieszkają po tamtej stronie, no nie są to akurat pierwsi lepsi ludzie.
różnych się miewa znajomków w różnych miejscach, ale patrząc na to, co robią, i to ludzie, którzy zawdzięczają swoje majątki, bądźmy szczerzy, Putinowi, nagle nabrali odwagi na to, żeby pewne rzeczy robić, jakby to powiedzieć, z zakresu tych po rosyjsku zwanych tak zwanych nieblagonadziejnych, czyli no, niezgodnych z oficjalną linią, to też pokazuje, że jakieś dziwne rozluźnienie by się zdarzyło, a to nie są rzeczy normalne dla tych ludzi, układanych przez dekady, uzależnionych od munduru, robiących takie rzeczy, których wielu z nas sobie nawet nie wyobraża, a oni dostawali polecenie, że tu trzeba jechać i takie rzeczy zrobić. Stara kadra. Ale nie jest śmieszne. Jeśli to prawda, że Putlerowi wyrwano spod głowy poduszkę, to by było pięknie. Tylko właśnie, kto go zastąpi? I czy to zakończy tą wojnę? Wątpię, ponieważ przemysł zbrojeniowy dostał taki impuls, że będą robić wszystko, żeby jak najdłużej taka kasa do nich szła. Bądźmy szczerzy, to jest ponad 50% budżetu na ten rok. Przez ostatnie 2 lata wyrwali mnóstwo kasy. Teraz idzie jeszcze więcej. A w porównaniu, przypomnę, znacznie mniej, bo jakieś 80, tam 90 miliardów dolarów przez 6 lat ma iść na te programy społeczne, które w orędziu Putin lub też ktoś wyglądający jak Putin wygłosił, a 160 miliardów dolarów tylko w tym roku pójdzie na specjalną operację wojskową. Więc od jakiegoś czasu głównie bywały sobowtóry, no ale to muszą być dobrze tresowane sobowtóry, no ale też był czas je wytresować, żeby zachowywały się tak, a nie inaczej i były w stanie przekonać, że są tym, kim są. O, 600 nas. Nie zapomnijcie, moi drodzy, o lajkowaniu, bo to bardzo się przydaje przy rozrzucaniu treści, a wczorajszy i dzisiejszy film z godziny 18 jakoś przy zajebistości treści, uważam, moich gości, no jakoś tak się słabo przebijają, więc tak jakby znowu ktoś przyciął mi wyświetlenia, nie wiem, więc moi drodzy, zachęcam do lajkowania. Koleżanka Natalia tutaj jest mistrzynią zapiewajłą, ma świetne wsparcie różnych innych moderatorów, więc zachęcam tych, którzy, właśnie, zachęcam na czat. Czat żyje własnym życiem i zawsze warto tam zajrzeć. Ponadto, bo to już się zbliżamy do końca, nie będziemy przeciągać niepotrzebnie, ponadto jeszcze jest to, że spotkanie w Krakowie w sobotę, dobrze mówię, 16, miejsce jeszcze wskażemy, każdy sobie przyjdzie, każdy po swojemu sobie tam podziała, będzie można czy coś tam sobie zjeść, czy wypić sobie, co tam kto uważa. Będzie można pogadać, poznać się osobiście. Mam nadzieję, że onuce się nie będą zjawiały, no chyba, że lubią ryzyko. W każdym razie luźne, nocne Polaków rozmowy się wtedy przytrafić mają zamiar. Ponadto będzie jeszcze spotkanie w czerwcu, dokładnie określimy, ale to tak, żeby jeszcze było w okresie, kiedy jest rok szkolny, żeby można się było dzieciakom urwać, a nie mieć już je cały czas w domu pod swoją opieką. Będzie w centralnej Polsce u kolegi Pawła Bednarza i tam będzie wtedy po zgłoszeniach mailowych będzie to wszystko obsługiwał Paweł, którego serdecznie pozdrawiam. Będzie się można też złapać, posiedzieć weekendowo przy ognisku, pogotować w kociołku i różne takie sympatyczne rzeczy porobić. Natomiast tu i teraz naprawdę wystarczająco dużo, jak dla mnie, przesłanek się pojawiło, które uprawdopodobniają tego typu historię. To teraz popatrzmy, czy są jakieś pytania. I będziemy w razie czego przycinać już dzień dzisiejszy, żeby nie później niż 22 dzisiaj kończyć. Olala, skomentowane. Nawet Mona Lisa się rozsypuje. No tak, robiona na desce, tak? Adolfo też miał rozstrój zdrowia, chociaż na niego trzeba było wysadzić stół dębowy. No akurat za bardzo pod stołem była ta bomba Stauffenberga, niestety.
O wylewie, no bardzo prawdopodobne, że miał wylew w drugiej połowie ubiegłego roku i ta noga skacząca, tudzież kłopoty z ręką, to są właśnie następstwa tegoż wylewu, udaru. Tak, no, Nawalny zamordowany, tylko no tu bym się do końca nie zgodził, bo albo oczywiście mógł kazać to Putin zrobić, albo w przypadku, jeżeli Putina już nie ma, no to triumvirat zadecydował o czymś takim, bojąc się tego, że mógłby zdążyć być kandydatem na wyborach, albo ktoś bardzo chciał się przypodobać, jeżeli jednak moja przedstawiona dzisiaj teoria się nie sprawdziła. Bo usłużnych zawsze tam można było znaleźć. Zgadzam się z tobą, Ewa. Tak, w ogóle syn Igora Sieczina, czyli szefa Rosniefti, człowieka, który zbudował prywatny wielki majątek dzięki patronatowi Putina, Kremla, tak dziwnie zmarł. W ogóle zacząłem szukać trochę na temat śmierci dzieci oligarchów. No to tak, była, znaczy Dugin nie był oligarchą, ale człowiek, który z oligarchami świetnie żył. Demagog. Politolog. Ważna rzecz. Syn Sieczina. Syn Prigożyna praktycznie znikł. Pokazał się, że on teraz kieruje niby wszystkimi rodzinnymi interesami po Prigożynie i zapadł się pod ziemię. Został chyba spacyfikowany, bym powiedział. I tak zacząłem szukać jeszcze innych dzieci. No to w tym mnie już w momencie wszystko przeniosło do czasu w roku 2022, kiedy kilkunastu bardzo ważnych menadżerów, czy to z Rosniefti, z Gazpromu i tym podobnych spółek z tym powiązanych, spektakularnie kończyli się, niejednokrotnie z rodzinami, ale tak z bieżących rzeczy to tylko te trzy, które wspomniałem, czyli Dugina, Sieczin młody i zniknięcie de facto młodego Prigożyna, porażka Patruszewa młodego jako ministra rolnictwa, no bo tam są teraz kłopoty w rolnictwie. I na koniec jeszcze jedno mi się rzecz kojarzyła. No coś tam jeszcze w Gazpromie teraz, zdaje się przy synu Millera. Coś się dzieje, ale to... Znaczy jest jakiś kłopot w każdym bądź razie z nim. Tak jakby ktoś pociągał za sznurki, przypominając co niektórym, komu winni są, albo jakiemu zjawisku winni są lojalność. A to, że syn tak potężnego człowieka jak Sieczin pogrzeb po cichu, zero sekcji zwłok, no to chyba było bardzo poważne ostrzeżenie. To kto mógł być tak mocny, żeby... żeby taki numer odwalić tak potężnemu człowiekowi. Pomysł, określenie teorie spiskowe? Oj nie, chyba jeszcze wcześniej to się pojawiło w prasie. Nie tylko w prasie, ale również w książkach. Stalin to zmarł przede wszystkim dlatego, podobno, że bano się wezwać lekarzy. Wystarczyło. Tak. Dziś był trudny wybór, Robercie, a nie wiem, co jeszcze oglądałeś, więc trudno mi powiedzieć. Jeśli, bym powiedział, jeśli, a nie skoro, odwalił kitę, to dlaczego w takim razie w trakcie jego przemowy doszło do dziwnego zniszczenia lodołamacza? Cóż, polarne interesy, tam są wielkie pieniądze. Tak, powinien sobie załatwić lepsze trunki Dima. No, dziękuję Jacku, że teraz uważasz, że to ci poukładało, to co powiedziałem, poukładało klocki. Ja postarałem się to właśnie usystematyzować, nałożyć na oś czasu, wrzucić klocki, o których ja wiedziałem, wrzucić klocki, które można znaleźć, no ale jest jeszcze kwestia interpretacji tego wszystkiego. Ale jest to również otwarte pytanie do was, czy uważacie to za prawdopodobne, albo że absolutnie nie i idź w buraki i nie wracaj. No. To jest już wasza, drodzy, szanowni widzowie, ocena zagadnienia. Czy Putin skończył jak Breżniew? Jako co? Cyborg. Wszystko możliwe. Kabajewa, no jakoś mało ją obecnie widać.
No powiem tak. Nawet nie bardzo słyszałem o tej książce pierwszej żony Putina, a na pewno nie miałem z nią nic do czynienia, jeśli o to chodzi. Jeśli wtedy już napisała, że go podmieniono, no cóż, sobowtórów to miał na pewno, między dwóch a czterech na pewno. No i no, zawsze można skalpelem dorobić kolejnych. Delfin albo trabant. W czasach średniowiecznych żołnierz należący do straży monarchy lub innego dostojnika. Tak, trabant, a nie drabant przez D. Jakie ma znaczenie? Czy będą się wściekłe psy między sobą kłócić o schedę po nim, co zmniejszy w tym momencie presję i środki wysyłane na wojnę, bo ludzie, niejednokrotnie elementy siłowe będą potrzebni gdzie indziej. Jeśli ta teoria by się okazała prawdą, co to może oznaczać dla wojny na Ukrainie i ewentualnej wojny z NATO? Zależy, kto zyska przewagę. Jeżeli Jastrząb, cały czas śniący o Związku Radzieckim, a nie bez powodu tutaj widzicie Russia, a po obróceniu, to jest GIF, Soviet Union. Jeżeli to idzie w tą stronę, a jedno z haseł wyborczych partii komunistycznej to jest dość eksperymentowania z kapitalizmem, dosyć wymowne, no to coś takiego jak to tutaj jest jak najbardziej uprawnione. A jeżeli pójdą w tą stronę, no to będą potrzebować walki z kontrrewolucją, tak? No i tutaj ta walka z kontrrewolucją na Ukrainie wtedy może przybrać nawet na sile. Jeżeli będą walczyć wściekłe psy o schedę między sobą, rozdrapywać, grać o szaty, że tak powiem, no to mniejsza będzie uwaga tam skierowana. Może się nawet okazać, że będą wycofywane jednostki z frontu, bo będą potrzebne do ustalenia innych rzeczy na swoim terytorium. I pamiętajcie, 200 tysięcy ludzi jest w samym FSB i wojskach wewnętrznych. Rozgwardia to prytorianie Putina. Część z nich jest na zapleczu frontu. Z wojskiem się mogą nie lubić raczej. No to gdyby się okazało, że Szojgu ma nie po drodze z siłowikami z FSB, FSB dawne KGB, no to argumenty mogłyby być bardzo różne w użyciu. I wtedy mogłoby się okazać, że potrzebne jest wojsko, żeby mogło stanąć naprzeciwko rozgwardzistów i KGBistów. Więc to może mieć wpływ na przebieg tej wojny. Co jeszcze? To jest możliwe, że nie żyje. Niestety tam w Rosji działa to trochę jak w komedii ambasada Machulskiego. System może działać na sobowtórze. Tak, jak najbardziej to powiedziałem. Potwierdzasz moją opinię w tym zakresie. Witamy. Jeśli to prawda, to Putlerowi spod głowy wyrwano poduszkę. Okej, to już było. Sołowiow ogłosił pół roku temu, że zeszło się... No cóż... Nie do końca można Sołowiowa traktować poważnie. Leonid Słucki, to przypadkiem nie jest były trener i były selekcjoner? Powiem tak, nie wiem. Nie jestem fanem rosyjskiej piłki nożnej. No niekoniecznie właśnie słup musi wygrać, wystarczy, że wygra sobowtór, czyli klon. I będzie można podtrzymać pewne rzeczy. Tak, to byłoby dobre tłumaczenie. Przedłużenie życia o 100 lat, dali Putinowi, będą robili kopię kolejnych sobowtórów przez następne 100 lat. Tam się to może zdarzyć. Tak, Ewa, wywiadu Carlsonowi najprawdopodobniej udzielał Putin. Natomiast już orędzie niekoniecznie. No, można pytać pana Jackowskiego, można pytać. Kwoty w końcu weszły, więc easy. Może gdzieś tam malują z akwarelistą teraz. Putin 20 lat temu. Co my tu mamy? Ruscy szukają alternatywy. Pytanie tylko jakiej? Trzeba obserwować, kto będzie lansowany. No tu się zgadza, Masiu, jak najbardziej.
Niby rak ptanie, blizna po operacji. Mogła być, no ale gdzie jest teraz? Japończycy chyba zbadali orędzie Putlera i zdaje się, że było co najmniej dwie osoby na występach. Ale co to? Nie oglądałem całego dwugodzinnego tego jego stand-upu. Czy on wychodził jakoś, coś w tym stylu? Czy było jakieś cięcie? No. Wrzuć coś więcej, Zedek. Już na LinkedInie udostępnione? Dzięki. 50 na 50 to już jest tak wysokie prawdopodobieństwo, jeśli chodzi o Rosję. Po śmierci przywódcy w trakcie trwania wojny armia przeciwna robi potężny atak, licząc na załamanie frontu bez przywódcy. Dodajmy do tego datę cudownego odnalezienia dużej ilości amunicji przez Czechy. No, powiem ci, Pawle, że dorzuciłeś od innej strony cegiełkę, bo to jest tak jakoś, ty no, pasuje, idealnie się wpisuje, idealnie się to wpisuje w okres, kiedy się zeszło, być może, Putinowi. I przy czym pierwsze już za kilka dni dostawy dotrą, jak gdyby ze sfinansowanej pierwszej transzy. No, tu, fiu, fiu. No, podbiłeś stawkę, Paweł. Ach, Simpsonów co jakiś czas niestety warto oglądać. A, porównywali jakieś wystąpienia publiczne i tak dalej i coś jest na rzeczy. Dobra, Paweł, wszystko jasne. Panie kapitanie, czy chce pan doprowadzić do katastrofy sanitarnej w miastach radzieckich? Onuce dostaną takiej... Przepraszam bardzo. Ja myślę, że w tym zalewie produktów przemiany materii, jakie towarzyszy im na co dzień, dodatkowa emisja nie zrobi większej różnicy. Był kawał o tym, jak Breżniew właził przed Kremlem na czworaka i zbierał kamienie. Przez pomyłkę wgrali mu program Łuna Chota. Dobre, dobre. Dzięki. Na razie nie zwymyślano mnie, że jestem jakimś, kurde, oderwanym od rzeczywistości, to dziękuję. Tak, kompleks wojskowo-przemysłowy, siłowiki, czyli i wojskowe, i cywilne, no nie chcą wypuścić władzy z ręki, mogą przedłużyć stan agonii, że tak powiem, po to, żeby zrobić po swojemu. Ale to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba sobie podocierać tematy. Zadzwonić do Denata czerwonym telefonem, okej. Okay. Czyżby pierwszy Chińczyk spotkał się z sobowtórem? Zaraz, zaraz. Kiedy było spotkanie? Nie bardzo. Nie było spotkania między nimi w ciągu ostatniego miesiąca, więc trudno powiedzieć. Natomiast czy wcześniej? Myślę, żeby nie zaryzykował. To też, że się pojawiały sobowtóry, może znaczyć, że się u Putina cykał, jak w sprawie długiego stołu w związku z występowaniem zagrożenia mikrobiologicznego. Albo bał się syndromu Stauffenberga ze stołem. Spokojnie, Daniel, bez jaj. A był też czas, że na pewno Putin się czuł jako oryginał na tyle słabo, że nie bardzo mógł bywać i bywać. A jakby to posprzątamy nocki, no przecież mówiłem. No chyba, że to potraktujemy jako rozrywkę. Jak zadzwonią, AI będzie modyfikować głos. To na pewno już mają przygotowane. Co mamy dalej? O. Cassidy z wrażenia nie miał dzisiaj pytań, ale pozdrawiam wzajemnie. Tak, znalazłem ten artykuł, ale to nie z Kremla, tylko raczej z Gelendziku. Z tej... zaraz... to nie jest... Z tej jego super, hiper rezydencji, tak? Miejsce tego, gdzie będzie ten Kraków, jeszcze będziemy dawać znać. W rezerwie jest restauracja jedna polska, ale no bardziej patrzymy za takim czymś bardziej pubowym.
No i tu już ekipa krakowska się do tego przykłada, żeby znaleźć takie miejsca. Myślę, że te, nie wiem, stolik, dwa stoliki, żebyśmy tam w te 4-10 osób usiedli, sobie pogadali, coś się znajdzie. Gdzieś. Sobowtór cara Rosji spotykał się z sobowtórem cesarza Chin i obalili butle z tajemniczej czarnej walizki. Nie znałem. Oficer prowadzący kogo? W Petersburgu. Stauffenberg spieprzył wielokrotnie drugą kostkę, by dożyli, by było po kaszlu. Tak, no ale on nie miał palców, a tam trzeba było zgnieść zapalnik chemiczny szczypczykami, chyba nie do końca dobrze też to zniósł. Także tutaj, no powiedzmy tak, mogli to lepiej przygotować. Putin mógłby utyć na twarzy, ale nie mogły mu się zmienić proporcje kości. Długość nosa w stosunku do rozstawu oczu jest inna. Tak, mnie uczono rozpoznawania twarzy, więc łuki brwiowe, szerokość nosa, kości policzkowe, kształt szczęki, no nawet kształt uszu, to są rzeczy, po których się rozpoznaje i tu się wiele rzeczy nie zgadza z tymi osobnikami. Zachar Prilepin z Partii Narodowo-Bolszewickiej coś knuje, jak tu zasiąść na Kremlu. Powiem szczerze, nie wiem w tym momencie, jakoś mi się nie rzucił w ostatnim czasie, nie pozwolono mu chyba, bo to Kreml tak naprawdę akceptuje tych, którzy mają sen o tym, by startować lub by stanowić tło, przygotowane tło dla jedynego słusznego kandydata. Tak. No, Łukasz, tak mi to przekazano. I to nie brzmi nieprawdopodobnie. Czyżby się rozwiązał? Zobaczymy. To może jeszcze napędzić rozmiar problemu w ramach walki o schedę. No tak, niekoniecznie, bo ten październik, no było bardzo dużo tych przypuszczeń, no ale... Teraz jest jakby więcej przesłanek, bym powiedział. Ogórki nie, jeszcze tak. Wycinają dynastię. Zobaczymy. Zależy którego rodzaju. Jeżeli chodzi o te na paliwo stałe, to niestety zapewne ono jest, to paliwo tam. Gorzej z tymi tankowanymi, jeżeli chodzi o paliwo ciekłe. Ale tego cały czas ograniczali, te ilości tych staroci. Mówią, że Nawalnego mieli wymienić. Dwa lata się starali i to miało następnego dnia być. Mi to pasuje. Zwyrola, no. Że niby się jednak powiesił w celi, a nie zatrzymanie krążenia. Witaj, Arti. Triumvirat pójdzie w klimaty rzymskie. Tak, to by było dobre. No na tą chwilę triumvirat. Szojgu, Ławrow, no i tutaj właśnie Pieskow i nie do końca znana pozycja Miedwiediewa. To by było tak, jak mówisz, Longin. Z kim to był wywiad, co przegrano w transmisję na żywo? Nie kojarzę. No oczywiście, że są programy do sprawdzania twarzy, ale są też, jak to się nazywa, chirurdzy plastyczni. Arturo, no jest trochę przesłanek na temat tego, że mu się zeszło było między 6 a 16 lutego i dlatego zszedł również Nawalny, bo gdyby zdążył się, gdyby się załapał na amnestię z powodu śmierci przywódcy państwa, która jest tradycją, a ona nie dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy dopuścili się zabójstw, a Nawalny nie dopuścił się zabójstwa i by go objęła
amnestia i zdążyłby się zarejestrować w komisji wyborczej jako kandydat na prezydenta, miałby szansę wygrać. W roku jego Zachód by zaakceptował. Co mamy dalej? Denaturow, fakt. Generał Zołotow jakby znikł. Czyżby wykonywał jakąś trudną pracę na zapleczu z rozgwardią? No faktycznie, dobra uwaga. Tak, może dojść do wewnętrznej wojenki, o czym już też mówiliśmy. Rodzaj trójwładzy, to oni szybciutko się pożrą. Tak do władzy doszli Stalin i Chruszczow, to prawda. Długa tradycja w tym względzie. No musieliby dokonać faktycznego połączenia do końca, żeby mógł, jak, a właśnie, sprawdzałem dzisiaj materiały ordynacji wyborczej. Trzeba co najmniej 10 lat mieszkać w Rosji i mieć obywatelstwo, co najmniej 10 lat, obywatelstwo Rosji. Musiałby baćka mieć podwójne, żeby się mógł załapać. Albo trzeba zmienić prawo. Rosyjski, amerykański reporter nic nie mówi na temat dziwnych zachowań Putlera w trakcie wywiadu. Zaczął w ogóle mówić dziwnie o tym, co mówił Putin. Wszyscy się śmiali z moich znajomych, że tak jakby na czas czek się nie zmaterializował. Cześć, Arku. No raczej słabo, bo w tym momencie to kompletnie by mi to nie zgrywało, natomiast nie byłoby z kim negocjować zakończenia tegoż. I zależy od tego, jaki będzie stan gospodarki, a najlepszy nie jest. Jakby się zaczęło, to lawina, jak ktoś mówi, zjawisko kuli śnieżnej. Oligarcha gazpromowy Siergiej Proteseni zabity wraz z rodziną. No właśnie, dziękujemy za uzupełnienie. No, za dużo chaosu to też nie jest dobra rzecz. Ruchy baćki jak najbardziej. On wykonuje w tej chwili, to świetnie opisała ostatnio Ania Dyner, pozdrawiam. Wprowadził szereg różnych dekretów, które usprawniają ewentualność przejścia państwa w tryb wojenny, spokojowego. I nam w ten sposób podnosi ciśnienie i nam kreuje koszty, bo musimy to obserwować, musimy do tego dobierać narzędzia odpowiednie, no, ile nas kosztowało zabezpieczenie granicy, tak? I jeszcze dołożymy prawie 400 milionów teraz do wszystkich czujników i tak dalej, żeby ten płot na granicy był jak najbardziej funkcjonalny i spełniał swoją rolę. Więc 2,5 miliarda nas to kosztowało jak nic do tej pory. No 2,5 miliarda złotówek, zamieniając to na dolary, to jest poważny wydatek dla dużo mniejszej Białorusi, gdyby na to tak patrzeć. No, chwileczkę. Właśnie jest świeży materiał o tym, że Unia chce stymulować przejście na tryb gospodarki bardziej wojennej. Jeszcze się z tym nie zapoznałem, ale coś jest na rzeczy, więc to nie jest tak, Groszku, że Unia olewa. W końcu dotarło. No i jest tu dosyć duża kumulacja pewnych rzeczy. No i powiem tak, to tych zawartości tych kopert stalowych, jak się wrzuci, kiedy informacje na ten temat zaczęły się pojawiać u nas i były dystrybuowane na poziomie władz naszych, no to było już tak jakby po tej możliwej śmierci pomiędzy 6 a 16. Czyżby to oznaczało, że więcej informacji dotarło troszeczkę do sojuszników i wiedzą, że ten, kto w tym momencie mógłby pchnąć bardziej w gorsze działania Rosję, to i tak nie poniesie odpowiedzialności, bo wszystko pójdzie na kanwę, a raczej na grzbiet w tym momencie już nieżyjącego. Też cwane, czyli dowodzenie z drugiego szeregu. To jest kolejna przestrzeń do domysłów. Jest ponad 600, 650 dobijamy, więc rzeczywiście fajnie wyszło.
Niemiecki wyciek nie jest przypadkowy ani trochę, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, w czwartek Scholz powiedział, że nie będzie Taurusów, a potem był wyciek w piątek. Wiedział raczej o nim, że takie coś się zdarzy. Chiny się zbroją 7% do góry, może być gorąco. No, oni się od dłuższego czasu regularnie zbroją, a w tej chwili mają jednak problemy, że tak powiem, finansowe jako takie i ściągają pieniądze z powrotem do Chin. Dwa fundusze działające w Europie razem 50 miliardów dolarów właśnie ostatnio zostały zawrócone z Europy z powrotem. 300 miliardów musieli wpakować w chińską giełdę. Prawie 300 miliardów dolarów. No właśnie, uzupełniłeś Salwador a propos właśnie uzbrojenia bomby. Jakoś tak pamiętałem, że albo nie tak dobrze, albo nie tyle, co trzeba zniósł tych zapalników, przez co detonacja była słabsza. Obserwowanie gestykulacji, jeżeli chodzi o Putina, jak najbardziej jest słuszne. Również pozdrawiam Johnny Kibuła, waszą rodzinkę. Cieszę się bardzo, że jestem wspólnym mianownikiem dla kogoś. No, możliwe, że nie żyje już dawno. A, car Kalakaul z Kremla i teraz pośpiechu odlewają. Polski komunista. Wyautujcie to stworzenie, które jest nawet nie człekokształtne, jest chodzącą obrazą dla małp człekokształtnych. Jakbym cię spotkał, komunisto, to bym ci przemnożył wszystko, co tylko masz w sobie z wapna. A tego jest chyba 216 sztuk. Razy dwa. I miałbym czystą satysfakcję. Ciesz się, że nie mam czasu na takie zjawiska jak ty. Ale Anusz, może się kiedyś zdarzyć, to się zdziwisz. Co ja na teorię zdrajcy Cejrowskiego? W żadnym wypadku Cejrowski zdrajca? Pierwsze słyszę. Man, Volvo, Scania zamknęły firmy w Polsce z powodu przyszłych wpływów ruskich, że zacznie być u nas gorąco. Volvo i Scania zamknęły co? Branżę autobusową w Polsce. Sorry, Winnetou. Pozostałe wszystkie inne rzeczy działają. Man działa dalej w obszarze samochodów ciężarowych. Chyba nie tędy droga. A nie jest tak, że Zachód mniej się interesuje Putinem, bardziej arsenałem jądrowym? No, trzeba to pilnować jak najbardziej. Czy Chiny chciałyby dokonać rozbioru Kazachstanu? Tamtejsze złoża łatwiej dostępne niż te dziewicze na Morzu Żółtym. Bo ja wiem, wystarczy tak dobrze związać Kazachstan. Zajęcie Kazachstanu oznaczać będzie, że będą musieli wysłać tam mnóstwo milicjantów, wojska do pilnowania. Po co? Jeżeli Kazachstan będzie sam siebie i na swój koszt w ten sposób pilnował, no bo władze Kazachstanu takie są, jakie są, i dla Chin jest o wiele lepiej eksploatować to i pozwolić, żeby sami siebie pilnowali. Nie ma to uzasadnienia. A jednocześnie przeszkadza to Rosji, więc to jest dobre. I druga rzecz. Ostatnio się okazuje, że Mongolia coś się troszeczkę zbiesiła i sprawia problemy i Chińczykom, i Rosjanom. Tu bym się bardziej spodziewał, że to w Mongolii mogłoby dojść do takich rzeczy. Tak, mówiło się, że Patruszew miał zastąpić Putlera, a wręcz potem jeszcze przekazać schedę na swojego syna, który jest przecież ministrem rolnictwa. No ale ostatnio dosyć cicho na temat Patruszewa. To jest teoria. Są przesłanki, nie ma dowodów, ale prawdopodobieństwo całkiem wysokie. I owszem, kolejny raz, o czym też wspominałem, więc cóż, nie ma tutaj nikt monopolu na takie rzeczy, ale podałem od początku
pewne następstwo czasu, pewne informacje, pewne zjawiska. I z nich można pewne wnioski wyciągnąć. A, pierożyna samozwańca, tak. Maćka mieszkał w ZSRR, ale nie jest obywatelem Rosji. Jakby wybory wygrał Trump, będzie źle, czy tylko straszy, aby zmobilizować Europę? Powiem tak, w jakimś stopniu liczę na to, że to jest tylko straszenie, żeby się w końcu Europa ogarnęła i nie było pewnych rzeczy na koszt USA, bo tutaj akurat miał kiedyś rację, jak to powiedział, ale coraz częściej w rozmowach, a chyba w sobotę będę nagrywał z redaktorem Grzywaczewskim, to będzie więcej newsów ze Stanów, bo teraz akurat powiedzmy, że lepiej było poczekać na lepszy zestaw informacyjny, żeby było fajniej o czymś rozmawiać. I odniesiemy się też do tego wyroku z Sądu Najwyższego w Stanach, który de facto zagwarantował jednogłośnie, co jest dla mnie najdziwniejsze, Trumpowi możliwość udziału w wyborach. No to 4 lata na przetrwanie, jak podchodzi do tego wielu republikanów, żeby przetrwać tylko Trumpa, ale złapać władzę, no to jest czas, który niestety może wykorzystać Rosja na dalsze, skuteczne dla siebie pozytywnie rozgrywki. I tutaj tego się bardziej należy bać. Ja nie mówię o tym, że to doprowadzi do konfrontacji. Nie. Mówię o tym, że no, będą mieć lepiej i łatwiej najprawdopodobniej. Ale obym się mylił. A tak, Miedwiediew to już przy różnych mapach ostatnio łazi. Tak, a widzieliście mapę, jak wyglądałaby Rumunia w związku z tym, jak zabierając część Ukrainy? No, różne takie rzeczy, byleby zantagonizować. No, Łukaszenka, gdyby się okazało, że nie ma Putlera, to Łukaszenka jest tak cwany, że on dzięki temu przetrwa, a nas zaraz będzie 700. Wow. Dziś było, że minister Sikorski interweniował po akcji z nową mapą Polski, przy której lansował się pierwszy alkoholik Rosji. I bardzo słusznie, bo wiele już było wycieczek pokazujących, że my niby coś zabieramy i tak dalej. Nie widziałem tej mapy akurat, nie zwróciłem na nią uwagi. Popatrzę sobie może dzisiaj jeszcze przed zaśnięciem, to będę wiedział, ale w końcu nasze ministerstwo no ma w postaci ministra Sikorskiego głos, który po pierwsze jest słyszalny i skuteczny w ONZ-cie, porusza się płynnie w języku, którego tamci oczekują i rozumieją, no i no cóż, odwagi mu nie brakuje w kwestiach tego, kiedy i jak coś chce powiedzieć, chyba się z tym zgadzamy, choć nie zawsze jest to, co chcielibyśmy usłyszeć. No ale w tym wypadku akurat jest to kolejna jego, uważam, dobra decyzja i dobra zagrywka. Dziękuję bardzo, Pawle, za taką prośbę, jak najbardziej. Jeżeli się podobało, to zapraszam do lajkowania, ale generalnie minęła nam już godzinka, schodzę do samego końca, prawie cały ten zdążyłem czat sprawdzić. Moi drodzy, wystarczy na dzisiaj, to już trzeci materiał dzisiejszy, a muszę jutro trochę też podziałać, popracować, bo dzisiejszy dzień mi uciekł rano tak, że nawet nie wiem kiedy i jak. Więc to by było, moi drodzy, na tyle. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, do wspierania kanału. No właśnie technicznie muszę pewne rzeczy podnieść, bo ewidentnie jest potrzebny mi graficzny komputer mocniejszy. I chyba muszę wymienić też kamerkę. Nigdy bym nie przypuścił, że tyle spraw zacznie mi się pojawiać wraz z realizacją pewnego pomysłu i hobby. A jakoś tak się stało, że jest to teraz chyba najbardziej zajmująca mnie rzecz w ciągu każdego dnia. I niestety, co najgorsze, od poniedziałku do niedzieli. Takie czasy. Zgadzam się z tobą, Filipie, że jeśli tak, to niechaj on idzie do krążownika Moskwa i świeżo wprowadzonego na stan rosyjskiej floty podwodnej Morza Czarnego krętu Kotow, Siergiej, czyli korwety 22-160, której nie pykło i niechaj tam zostaną. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo,
Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. I wszystkim dziękuję wspierającym. Bardzo przy okazji. Na tą chwilę były już dwa filmy, które najpierw dla wspierających i dla patronów, szczególnie polecam Patronite'a i Supi, bo tam jest to dla mnie o wiele ciekawsza forma współpracy niż wspieranie tutaj YouTube'owe. Tutaj YouTube kasuje 30% z tego wszystkiego. No to dziękuję bardzo i co jakiś czas takie filmy będą i jak zobaczę jeszcze, jak to zrobić, to będę chciał zrobić takiego live'a zamkniętego ze wszystkimi patronami. No Pawle, wybacz, ale możesz obejrzeć od początku. A jeśli nie, to po prostu wcześniej zrobimy w końcu zapisy na godzinny, Pawle, godzinny. Na ten, jak to się nazywa, na trochę pytań, żeby ten Q&A wcześniej był bogaty, z preferowaniem pytań właśnie od patronów i wspierających. Zobaczymy. Ale na tą chwilę myślę, że się wyrabiamy w większości tak, że na wszystkie pytania staram się dla wszystkich odpowiadać. Mam nadzieję, że przez to moi wspierający i patroni nie czują się poszkodowani. Ale cóż, no i kolejne minuty poleciały, już będzie za chwilę godzina 10. Trudno, wystarczy. Jeszcze dzisiaj nawet kolacji nie jadłem i chyba już dzisiaj mi nikt nie pozwoli zjeść kolacji. Cóż mam powiedzieć? Takie życie. Tym, którzy nie zdążyli być na początek, szkoda, ale możecie spokojnie przewinąć i obejrzeć od początku. Żegnam się więc sympatycznie i serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia wszystkim. Cześć.